Weź i czytaj, to są słowa zapożyczone z wyznań Augustyna, gdzie mamy taki obraz jego znalezienia drogi do Boga, gdzie słyszy słowa tolle lege, weź i czytaj pismo, i sięga po pismo. Natomiast w naszych czasach, gdybyśmy usłyszeli weź i czytaj, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, który przekład, według takich moich szacunków przybliżonych w ostatnich 13 latach, pojawiło nam się co najmniej 40 przekładów pojedynczych ksiąg, większych całości, czasami to są rewizje. Jeśli to chodzi o ostatnie 30 lat, to byśmy już szli powoli w dobrą setkę. Więc jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Wydaje się też, że każdy kolejny tłumacz chciałby być co najmniej jak Luther albo William Tyndale, tak? Wprowadzać zupełnie nowe, świeże tłumaczenie na rynek, którym ludzie będą zachwyceni. Jest to w języku polskim obecnie bardzo trudne. Każda kolejna osoba tłumacząca musi się wysilić, uzasadnić sens tego istnienia kolejnego tłumaczenia. Odróżnić się też od tych tłumaczeń, które już zostało dokonane. W związku z tym ja się zawężę też do pewnego wyboru przekładów, bo nie da się ich omówić w większości. Natomiast wydaje mi się, że jest kilka kwestii, o których warto wiedzieć. A dwa, tym tematem zajmuję się z perspektywy, no z mojej perspektywy jako duchowny ewangelicki, osoba, która zarówno zajmuje się biblistyką, jak i prowadzeniem rekolekcji przewodnictwa duchowego. Czyli z jednej strony to jest pytanie o to, w jaki sposób poprawnie tłumaczyć, z drugiej strony w jaki sposób tak korzystać z pisma, żeby prowadziło na głębie i to przy korzystaniu z niego przez lata, przez dekady. To jest pewne wyzwanie w momencie, kiedy mamy mnóstwo przekładów, będziemy je nieustannie zmieniać, że trudno jest, żeby one przenikały nas. Te praktyki, które w chrześcijaństwie były, znaczy są dobrze zakorzenione, powtarzania, utrwalania, zapamiętywania pisma, wymagają tego, żebyśmy mieli jakiś jasny punkt odniesienia. To jest też pewien dosyć istotny element. I zresztą, kiedy pojawiały się nowe tłumaczenia, mamy taki, to jest z czasów Augustyna, tak? Kiedy pojawiło się nowe tłumaczenie, czytał fragment z Księgi Rodzaju, to słuchacze kazania zaczęli mu krzyczeć, że oni chcą stary przekład z powrotem. No i mówię, nie. To był bardzo żywy odbiór kazania, był dialog na żywo z tym, więc ludzie byli bardzo przywiązani, bo też przywiązujemy się do danego tłumaczenia. I to jest element, o którym należy pamiętać. To ma też swoje duże znaczenie. Co w takim razie w trakcie tego seminarium omówię? Po pierwsze, parę elementów, bo można byłoby całe seminarium temu poświęcić, odpowiedzi na pytanie, co to jest przekład, kiedy staramy się przełożyć treść z języka pierwotnego do języka docelowego. Zdając sobie sprawę, że sięgamy po słowa spisane 20 wieków temu i szereg słów, szereg pojęć, które są dla Nowego Testamentu kluczowe, to słowa, których na co dzień nie używamy. Sprawiedliwość, usprawiedliwienie używamy w zupełnie innym kontekście. Słowo grzech pojawia się w dosyć kłopotliwych kontekstach. Często trzeba to najpierw wyprostować. Czy też określenie Bóg jest miłością, musimy najpierw zrozumieć, jak ludzie miłość definiują, żeby im wyjaśnić, co to tak naprawdę jest zawarte choćby w listach Jana, gdzie to tak pięknie jest wyłożone. Więc to jest też pewien problem, który mamy. Widać to zwłaszcza w tłumaczeniach, jeśli ktoś z Państwa sięgał po tłumaczenie dobrą czytankę według Zioma Janka, bardzo kontrowersyjne, parafraza tak naprawdę, omówienie Ewangelii Jana. Tam było widać, że w momencie, kiedy narracja dociera do sceny, do Jerozolimy, do odrzucenia Jezusa, ukrzyżowania, tam nagle pojawiają nam się dobrze znane słowa, bo po prostu slangu nie ma odpowiedników na to, co tam musiało być wyrażone. Więc to też jest pewne wyzwanie. W co nie wierzyć? Bo wiele przykładów jest związanych z pewną wiarą, z pewnym przeświadczeniem. Są też takie, które są oparte na sianiu podejrzliwości wobec wszelkich innych. I robi się to na dwa sposoby. Albo podważając intencje tych, którzy przekładali, to wtedy się często uderza w biografię, co jest dosyć takim nieprzyjemnym trikiem. Albo szuka się na siłę jakichś argumentów pokazujących to. Więc to jest też tu dosyć istotne. Trzecie pytanie to jest, czego szukasz? Kiedy wybieramy przekład, to jest ważne pytanie, czego szukasz, czego potrzebujesz? W jakim miejscu jesteś? Bo na to też musimy sobie odpowiedzieć.
Po co nie sięgać? I tu mówię, to jest moja perspektywa jako biblisty i duchownego luterańskiego. Mamy przekłady na rynku, które obiecują nam w tytule albo w pięknej okładce coś, czego nie prezentują, coś, czego w rzeczywistości nie oferują. Więc jest to po prostu oszustwo. I to należy sobie z tego zdawać sprawę, że pewne rzeczy nie są jasne. Zresztą z reguły to jest wtedy, kiedy tłumacze nawet nie przytaczają swojej tożsamości. Mamy takie przekłady, gdzie nie mamy zielonego pojęcia, kto tego przekładu dokonał. A mimo wszystko, nawet jeśli stał za tym wielki dar, to tłumaczenie rządzi się pewną logiką, którą można sprawdzić i zweryfikować. Dalej, co jest dostępne? To będzie wybór tych przekładów, przy których uważam, że one są dosyć rzetelnymi, po które warto sięgnąć. Oczywiście to nie jest kompletna lista, ale żeby zmieścić je w seminarium, musiałem zrobić selekcję. I ostatnia kwestia, co warto mieć na półce? Co warto sobie wybrać, żeby mieć do takiej właśnie pracy z tekstem biblijnym, do wnikania w niego i czerpania dla życia duchowego? Pierwsza kwestia, o której wspomniałem, zbyt wiele przekładów. To jest rzecz nowa na naszym rynku. Mamy ich tak dużo, gdyby Państwo przejrzeli, jest taka strona bibliepolskie.pl. Tam mamy taki spis, w zasadzie prawie że kompletny, tam pojedynczych wydań brakuje. To tam idziemy w ponad 200 tłumaczeń, które na dzień dzisiejszy są w języku polskim. To jest naprawdę sporo, można się pogubić i rzeczywiście trudno jest być w sytuacji dzisiaj reformatorów, że jeśli ktoś nowy przekład publikuje, że dajemy coś tak zupełnie świeżego, oryginalnego, niesamowitego, żeby nie zapierać dech w piersiach, to nie jest możliwe. Często widać, że trzeba wziąć słownik i naginać już te możliwości znaczeniowe, żeby się odróżnić od reszty, bo to już jest dosyć trudne i to rodzi problem, jak się zorientować, co ma rzeczywiście wartość. Co ma wartość? I teraz pierwsza rzecz, czym jest przekład? Niektórzy porównując sytuację w judaizmie, w islamie i w chrześcijaństwie, zwracają uwagę na to, że w judaizmie uważa się, że tylko Tora hebrajska jest natchniona, każde tłumaczenie jest bardziej komentarzem, nie jest rzeczywiście wiarygodne. Należy sięgać do hebrajskiego. W islamie, bazującym oczywiście na lekturze też pism Starego Nowego Testamentu, tam jest podobny pomysł. Natomiast w chrześcijaństwie nieco inaczej do tego podchodzimy, bo przecież przekład, z którego większość z nas korzysta na co dzień, przekład pisma, no to przekład po polsku. Możemy łatwo zapomnieć, że te słowa po polsku zapisane nie zostały. Że to jest pewna transmisja pojęć, idei, która musi dotrzeć do naszego czasu. Troszkę wyjaśnię, bo są dwa sposoby rozumienia tego i ten, z którego ja wychodzę za chwilę, też wyjaśnię, bo one rzutują później na oceny przekładów i tłumaczeń. W języku włoskim, którego niestety nie znam, więc nie przeczytam tego dobrze, mamy taką grę słów traduttore traditore, czyli tłumacz zdrajca. To oznacza, że każde tłumaczenie jest jakimś rodzajem aktem zdrady wobec oryginału, bo nie jesteśmy nigdy w stanie w pełni przełożyć tego oryginalnego brzmienia. I o tym warto pamiętać, bo jeśli ktokolwiek deklaruje, że dokładnie, precyzyjnie, wiernie oddaje, to należy to z przymrużeniem oka traktować. Są przekłady poprawne i spójne. Są takie, w których panuje dowolność, to znaczy tłumacz tłumaczy, jak mu się podoba w danym momencie. I to jest bardzo, bardzo ryzykowne. W tradycji chrześcijańskiej chyba Hieronim to zapisał. Hieronim ze Strydonu, czyli Strydonu tłumacz Wulgaty, przekładu łacińskiego, który ukształtował chrześcijaństwo zachodnioeuropejskie w średniowieczu. On zapisał słowa, że czytać pismo w przekładzie to jak całować pannę młodą przez welon. Coś w tym jest, tak? Ta sama panna młoda, ale doświadczenie inne. Tak, więc to było tam ładnie zawarte. Więc zawsze, korzystając z przekładu, jesteśmy konfrontowani z pewną interpretacją. To jest nieuniknione.
Jeśli ktokolwiek z Państwa tłumaczył albo porusza się też w innym obszarze językowym, no to wiemy, jak wiele jest idiomów, wyrażeń, pojęć, które nie jest łatwo wyjaśnić, a które rozumie się dopiero wtedy, kiedy funkcjonujemy w pewnym kontekście. Przy tłumaczeniach Biblii często pojawia się postulat wierności i dosłowności. Jeden z polskich filologów klasycznych, mówiąc o tłumaczeniach, to były tłumaczenia z łaciny na polski, nie biblijnych, ale to chodziło o autorów klasycznych, zwraca uwagę, że to, co piękne, nie jest wierne, a to, co wierne, nie jest piękne. Że każdy tłumacz stoi przed jakimś wyborem, albo piękno rozumiane w takim szerokim sensie, piękna języka, albo pewna, albo wierność, która tego piękna jest w jakimś stopniu pozbawiona. W dużym uproszczeniu właśnie w ten sposób też długi czas funkcjonowały teorie dotyczące tłumaczeń. Nazwano je dosyć uczenie ekwiwalencją dynamiczną i korespondencją formalną, jako takie dwa bieguny. Ekwiwalencja dynamiczna oznaczała, to jest kontrowersyjnie, czy rzeczywiście da się to osiągnąć, że staramy się tłumaczyć tak, żeby tłumaczenie wywarło podobny efekt na odbiorcy dzisiaj, co wywarłoby na pierwotnym odbiorcy. Więc to wymaga już pewnej intuicji, jak pewne pojęcia, pewne koncepcje przełożyć. Korespondencja formalna natomiast oznaczałaby, że staramy się zachować jak największą bliskość do tekstu przekładanego, nawet jeśli to wiąże się z tym, że będzie on nieco niezrozumiały w języku polskim. Że będzie troszkę, bo wiadomo, że składnia języka hebrajskiego, greki różni się od naszej, więc jeśli ktoś chce zachować jak najwięcej tych walorów, no to stara się ją nieco mechanicznie oddać. No obecnie, jeśli chodzi o tłumaczenia, zwraca się uwagę, że sprawa jest nieco bardziej złożona, bardziej skomplikowana, ale to w dużym uproszczeniu. Zawsze każde tłumaczenie jest w jakimś stopniu ograniczone, natomiast ważne jest, żeby te ograniczenia znać i wiedzieć, które najlepiej odpowiadają też temu, co jest nam potrzebne. I teraz jeśli chodzi o perspektywę w przypadku tłumaczeń Biblii, bo mówimy tutaj o Słowie Bożym, mówimy w kontekście duchowości życia wiary, no to perspektywa, z której ja wychodzę, to perspektywa mówiąca o tym, że w pierwszym rzędzie, bo mówimy o Biblii jako o Słowie Bożym, ale w pierwszym rzędzie Słowem Bożym jest sam Chrystus. I to jest rzecz, o której należy pamiętać, że w centrum, zresztą mamy taki piękny cytat w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, słowa Jezusa mówiące o tym, badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne, a do mnie przyjść nie chcecie. I to są niestety słowa, które się powtarzają i dzisiaj w chrześcijaństwie, że mamy ludzi, którzy świetnie znają przekład, świetnie znają, mają na pamięć wersety opanowane, ale spotykając się z nimi ma się wrażenie, że jakoś tak łaska, Ewangelia nie za bardzo ich przeniknęła. Że to w dużej mierze pozostało w głowie. Więc to, że w pierwszym rzędzie Słowem Bożym do człowieka, to mamy w liście do Hebrajczyków bardzo pięknie wyrażone, w pierwszych wersetach, że wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg przez dawne czasy do proroków, w ostatnim czasie przemówił do nas przez Syna. Że Syn jest tym ostatnim, decydującym Słowem Boga do człowieka i z perspektywy tego Słowa czytamy całą resztę. Czy też w pierwszym liście Jana, gdzie jest mowa o tym, że doświadczenie Słowa miało fizyczny charakter. O tym, co słyszeliśmy, co widzieliśmy, czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota. Bo tam w pierwszym liście Jana akurat wydaje się, że były grupy, które negowały cielesność przyjścia Syna Bożego. Więc to jest to pierwsze podstawowe. Po drugie, Nowy Testament jest jedynym wiarygodnym świadectwem o objawieniu Słowa Bożego. Świadectwem, które jest normą dla życia Kościoła, tu mówiąc z perspektywy właśnie protestanckiej, jest też świadectwem narodzin wspólnoty Kościoła, do której nieustannie się odnosimy, zadając pytanie, czy jesteśmy w kontynuacji do tego właśnie, co się wydarzyło z przyjściem Chrystusa. Trzecie, centralne przesłanie o tym, kim jest Chrystus, jest dostępne i zrozumiałe. Z reguły, im bardziej chcemy się zagłębić w rzeczy drugo- i trzeciorzędne,
tym większą tutaj rolę odgrywają też bardzo dobre przekłady. Natomiast to, co podstawowe, jest zrozumiałe. I to jest też tutaj ważne dla mnie do zachowania. I ostatnie, to to, że przekład ma nas prowadzić do żywego przeżywania wiary w Chrystusa. Ma, można by powiedzieć, przekładać się na codzienne życie. I to jest tutaj ważne. To odgrywa rolę przy tym, co powiedziałem na początku, że przekład musi stać się częścią nas. Bo sama praktyka uczenia się na pamięć, powtarzania, powracania do tych fragmentów jest tutaj bardzo ważna, bo żeby one zaczęły przenikać naszą codzienność, to nie wystarczy tylko czytać. One muszą cały czas być, Słowo Boże musi być cały czas obecne w nas, pracować. Musimy powracać do tych fragmentów, w których czujemy, że jest zawarte coś istotnego, mierzyć się z nimi, przyglądać się właśnie, jak one przekładają się na codzienne życie, na relacje do innych ludzi. I to wymaga tego, tak jak mówiłem, że pewien punkt odniesienia musi być trwały. Jak to się przekłada też na specyfikę naszą polską, jeśli chodzi o same przekłady? Po pierwsze, przekłady polskie są przekładami podwójnymi. Dlatego, że przekładamy nie tylko z hebrajskiego, pewne partie są po aramejsku i greki w Nowym Testamencie, ale przekładamy także z niemieckiego i angielskiego. Dlatego, że w języku polskim na dzień dzisiejszy nie mamy specjalistycznych, dobrych słowników do hebrajskiego, aramejskiego i greki. Vocatio wprawdzie wypuściło słownik, jeden z lepszych niemieckojęzycznych, ale on jest, jeśli chodzi o tłumaczenie, niestety bardzo niepoprawnie dokonany. A do greki nie mamy słownika specjalistycznego. To znaczy, że większość tłumaczy zarówno z hebrajskiego, aramejskiego, greki, jak jeszcze równolegle z niemieckiego i angielskiego, zwłaszcza jeśli chodzi o słowa rzadko używane. To widać właśnie przy rzadkich słowach, bo mamy tak zwany hapax legomena, czyli słowa, które wystąpią tylko raz w całym Nowym Testamencie. Czasami to są słowa, dla których nie mamy analogii w ogóle w literaturze tamtego czasu. No i troszkę zgadujemy, jak to dokładnie przełożyć. Więc to jest też specyfika nasza. No i ostatnie, wiadomo, że największy wpływ na też polski język biblijny wywierają przekłady rzymskokatolickie. One go w dużej mierze ukształtowały, a perspektywa protestancka jest perspektywą mniejszościową. To ma też swoje znaczenie i w tej perspektywie Biblia Gdańska ma swoją szczególną rolę historyczną. Druga jeszcze kwestia taka, że Biblia Gdańska, zaskakująco nawet do dnia dzisiejszego, na przykład choćby zaręby Biblia Gdańska za pośrednictwem warszawskiej także miała wpływ, bo są warianty tłumaczeniowe, których nie da się inaczej wyjaśnić. Więc ten wpływ na to, w jaki sposób polszczyzna biblijna została ukształtowana w kręgu protestanckim, ten właśnie przekład ma do dnia dzisiejszego swoje znaczenie. Natomiast to, ten pierwszy punkt, że to są podwójne przekłady, to jest dosyć istotne. Może się doczekamy kiedyś jakiegoś leksykonu z prawdziwego zdarzenia, ale to jest nieco wątpliwe, bo to jest duży nakład środków. I teraz dalej. Co ma znaczenie, kiedy mówimy właśnie o tłumaczeniach? Pierwsze to kontekst eklezjalny, kontekst kościoła, kontekst wspólnoty. W protestantyzmie nieraz mówiąc o Kościele, mówiąc o wierze, nieco zapominamy o tym elemencie, że jesteśmy częścią Kościoła, częścią wspólnoty i niestety to, co jest sporym problemem, to jak bardzo jesteśmy podzieleni. I niestety przekłady jeszcze dodatkowo mogą to cementować. To jest pewien smutny element, o którym też należy pamiętać. I nieraz bywało tak, że to właśnie interpretacja niekoniecznie kluczowych kwestii stawała się kolejnym impulsem do podziału. Drugi element to kwestia pamięci, powtarzania, utrwalania. To oznacza, że pewne przekłady wybiera się co najmniej na dłuższy czas, bo tego potrzebujemy, żeby one mogły funkcjonować w nas, być bliskie. To jest też tak, że dla wielu osób przekład Biblii Warszawskiej to jest właśnie ten przekład, z którym spędziło się wiele czasu. Jak coś chce się szybko znaleźć, to z reguły taka już nieco wytarta od używania Biblia z zaznaczeniami, z tymi, to jest ta, w której szybko możemy namierzyć pewne rzeczy. Więc to już jest ta kwestia, że tego też potrzebujemy i to jest coś nowego, że mamy przekładów tak dużo, że możemy ten element nieco zatracić. Tego, żeby słowo było obecne w naszej pamięci.
Gdzieś musimy się zdecydować na jakiś przekład. Trzeci element to spójna, zrozumiała i odpowiedzialna metoda przekładu. Jeśli czytamy we wstępie, że ktoś nie potrafi nam wyjaśnić, jak tłumaczy, czy czym się posługuje, to powinno to już być podejrzane, albo jeśli tłumacz jest galem anonimem. Nie mamy pojęcia, nie jesteśmy w stanie wtedy sprawdzić, o co tak naprawdę chodzi. I ostatni element, komunikatywność i estetyka. To też jest kwestia komunikatywności. Tu jest trochę subiektywności, bo w wyborze tłumaczenia ten element subiektywności wchodzi. Pewne tłumaczenia będą nam lepiej odpowiadać i na mniej też pod względem językowym, a niektóre są też ładniejsze graficznie, bo ten element gdzieś też swoją rolę odgrywa, czy dobrze się korzysta wizualnie z przekładu. Więc te wszystkie elementy mają swoje znaczenie przy wybieraniu przekładu. I oczywiście jako biblista powiem tak, no, ideałem jest lektura Pisma Świętego w językach oryginalnych albo korzystając, sięgając po narzędzia, których przybyło nam, mamy ich sporo, żeby próbować gdzieś dotrzeć do pierwotnych słów, zwłaszcza w tych fragmentach, gdzie widzimy, że są różnice, mamy wątpliwości, bądź skonsultować się z kimś, kto spędził sporo czasu, parę setek godzin nad tymi językami, żeby się poradzić. Bo to wtedy warto sięgnąć. I drugie właśnie sięgając po słowniki. Więc jeśli ktoś tylko ma tę chęć, to warto zwłaszcza po grekę sięgnąć, bo greki nieco łatwiej można się nauczyć na tym początkowym etapie. Natomiast jeśli chcemy ją dobrze opanować, to są dekady. Bo greka jest dużo bardziej złożona od języka hebrajskiego pod tym względem. Dużo bardziej elastyczna i różnorodna. Ale to jest ideał, tak, że sięgamy. Zresztą zmieniło się coś w naszej edukacji. Pamiętam, że znalazłem tutaj w bibliotece CME. Nie, to było inaczej. To pan Maciej Oczkowski wspominał, że czytał z pamiętników jednego duchownego ewangelickiego, który miał zastępstwo w Osuchowskim w Warszawie z uczniami. Mówi, no to na tym zastępstwie wzięliśmy sobie Ewangelię Jana po grecku i czytaliśmy i omawialiśmy. Więc nauka też klasycznych języków zaczyna być pewnym problemem. Tego już nie mamy, to już nie jest cenione. Ale to byłby ideał, że staramy się dotrzeć do tego, co pierwotne. Wspomniałem też o rzeczach, w które moim zdaniem nie warto wierzyć. Po pierwsze, to, że są tłumaczenia dosłowne i wierne. Że są takie, które po prostu oddają nam w pełni brzmienie oryginału. To nie jest możliwe. Musimy zawsze dopytać, co to znaczy. Co znaczy to dosłowne, co znaczy to wierne, co jest postulowane. Druga kwestia, natchnienie pisma co do przecinka i kropki. To się zdarza w niektórych wyznaniach i też rozumiem, że intencja stojąca nieraz za tymi wyrażeniami jest taka, że chcemy zachować ważność Biblii jako świadectwa. Natomiast należy pamiętać, że w najstarszych manuskryptach, jakie mamy, nie ma przecinków i kropek. I sam podział już tekstu, jaki mamy, jest interpretacją. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana to widać, że tam są fragmenty, które w różnych tłumaczeniach będą różnie tam będą znaki przestankowe postawione. I to już od tego się nie da uciec. Tam już trzeba jakoś to zinterpretować, bo podział na poszczególne słowa pojawia nam się znacznie później. Trzecia kwestia, to, że mamy oryginał Nowego i Starego Testamentu. Na dzień dzisiejszy szacuje się, że mamy przeszło 6 tysięcy odpisów greckich Nowego i Starego Testamentu. Potem jeszcze w to weszłyby tysiące fragmentów zachowanych. Czasami jest mały fragment, czasami to jest duży kodeks, więc w zasadzie przypominający naszą książkę, z którymi musimy sobie jakoś poradzić, bo pewne różnice są. Różnice nie dotyczą większości, ale powiedzmy, że dotyczą gdzieś 10% tekstu. Tak? Takie istotne różnice, które rzeczywiście są. Więc to jest też powrót do tego, co powiedziałem wcześniej, że to, co podstawowe i najistotniejsze, nie ulega wątpliwości. Kim jest Chrystus, o Jego znaczeniu jako Bożym Słowie dla człowieka, to nie podlega w zasadzie debacie, pomimo tego, jak wiele jest tych fragmentów. Więc jakiegoś wyboru trzeba dokonać. I czwarte, nie należy też wierzyć w to, że kolejny przekład rozwiąże nam życiowe problemy, wzniesie na wyżyny duchowe i objaśni jakieś wielkie tajemnice. W pewnych elementach pomoże, ale to nie jest rola przekładu. Przekład ma nas prowadzić do tego, o kim
świadczy, o kim mówi. I temu właśnie w pierwszym rzędzie ma służyć. Oczywiście zapewne z pewnymi osobami co do niektórych punktów się nie do końca zgodzimy, ale tak już w życiu jest. I to prowadzi też do pytania z tych wszystkich wstępnych, czego szukasz, czego potrzebujesz, jeśli chodzi o przekład. Jaki jest kontekst, z którego wychodzisz? To jest dosyć ważne, żebyśmy my też wiedzieli, jakie doświadczenia mamy, jaki przekład albo jaki kontekst nas ukształtował, bo to ma swoje znaczenie. I omówienie samych przekładów zacząłbym od tego, po co moim zdaniem nie warto sięgać z pewną określoną motywacją. Po pierwsze, to jest przekład Nowego Świata. Tu jest to dosyć jasne i zrozumiałe. Jedno, że nie jest to przekład, bo to jest inspirowane raczej tłumaczeniem angielskim. A po drugie, jest dosyć mocno podporządkowane doktrynie Świadków Jehowy. Druga kwestia to jest Nowa Biblia Gdańska, wydana przez Sharon. To jest coś, po co absolutnie nie warto sięgać, a tym bardziej za to płacić. Jest to jakiś rodzaj głupoty, że w ogóle taki projekt został podjęty. Jest niepoprawny, tłumacz się nie przyznaje, uważa, że ma dar Ducha Świętego, nie zna ani gramatyki polskiej, ani z Biblią Gdańską, czy też Cylkowem, jeśli chodzi o Stary Testament, nie do końca umie pracować, więc na to naprawdę szkoda pieniędzy. Uwspółcześniona i dzisiejsza, ja traktuję je bardziej jako parafrazy, ale wiele osób sięga po nie w przeświadczeniu, że tylko tekst grecki, z którego tłumaczono Biblię Gdańską, jest tekstem natchnionym. To jest teoria, z którą ja zupełnie się nie zgadzam. Można się nie zgadzać co do tego, w jaki sposób odtwarzamy tekst Nowego i Starego Testamentu. Jest pewien podział. Mamy tak zwany tekst też bizantyjski, czy tradycję bizantyjską, bo to jest znaczna część manuskryptów. Ale to jest poprawna teoria. Ona się różni, to powiedzmy będzie tłumaczenie wtedy nieco bliższe tradycji prawosławnej, gdzie te manuskrypty odgrywają rolę. Natomiast powracanie do tak zwanego tekstu z receptus na dzień dzisiejszy wymagałoby uczciwego wyjaśnienia, jak go pogodzić z tym, że mamy parę tysięcy więcej fragmentów greckich, z którymi jakoś trzeba się obejść. Jakoś wyjaśnić, dlaczego właśnie należałoby je zignorować. Więc jeśli motywacja, która jest za tym, jest motywacją nieufności, to absolutnie nie. Natomiast jeśli sięgamy po niej jako parafrazę, jak najbardziej. Nowy przekład dynamiczny. O co z nim chodzi? Po pierwsze, jest tu pewna nieuczciwość, bo tak zwana ekwiwalencja dynamiczna to jest teoria, która rządzi się określonymi prawami. To tłumaczenie nie jest tłumaczeniem dynamicznym. Tak naprawdę we wstępie to już widzimy, gdzie autor nie podaje nam, kto tak naprawdę tłumaczy. Jest jakaś niejasna komisja, która to opracowała. Dalej nie jest to dynamiczna metoda, tylko targumowa, więc chodzi już bardziej o interpretację, więc wczytuje, co uznaje za właściwe. I nie jest to uczciwe wobec odbiorcy, wobec tego, kto kupuje, bo nie jest to jasne, nie jest przejrzyste, nie jest po prostu uczciwe. A ilekroć go porównywałem, jest dosyć osobliwe, tam są pomysły, a sporo za niego trzeba zapłacić. I generalnie można by to rozszerzyć. Wszelkie też inne przekłady, które nie są przejrzyste co do metody, techniki, albo tłumaczył je Gal Anonim, czy kompetencji tłumaczy nie możemy sprawdzić, należy podejść do nich z taką zdrową nieufnością. Bo niestety można dzisiaj stosunkowo niedrogo wydać coś, co nazwiemy tłumaczeniem, ale nie zasługuje na to miano. I niestety jest tego sporo, więc tutaj trzeba też ostrożności. Są też nazwy, które są przedziwne, jak przekład odzyskiwania, czy jakieś dziwne przekłady, które można zamawiać, bo też taki zamówiłem z ciekawości, nie pamiętam już jakiej organizacji amerykańskiej, ale też jest czymś dramatycznym. Więc to jest dzisiaj nowa sytuacja, że mamy ich zbyt wiele tych, które są wątpliwe. I teraz jeśli chodzi o to, co ja uważam za warte sięgania, powracania, ale tu już trzeba wybrać tak naprawdę, co jest dla nas najistotniejsze, jakiś jeden przekład mieć jako centralny, drugi jako pomocniczy, bo warto mieć przekłady, które się od siebie różnią,
żeby można było sobie sprawdzić, jakie są też możliwości. I to jest wtedy Biblia Gdańska, która za lat 9 będzie obchodziła piękną rocznicę. Biblia Warszawska, Biblia Współczesny Przekład, to jest ten dynamiczny, o którym powiem, on niestety z jakichś powodów prawie że zaginął, mało kto o nim w ogóle wie. Biblia Poznańska w wydaniu czterotomowym, Biblia edycji Pawła, Biblia Ekumeniczna, Biblia Pierwszego Kościoła, też chyba stosunkowo mało znana, no i Biblia Nowego Przymierza, wersja literacka i dosłowna. To są te przekłady, przy których metoda, sposób działania, tłumacze są jasno podani, jesteśmy w stanie to zweryfikować. Możemy się zgodzić, nie zgodzić z jakimś rozstrzygnięciem, ale jest to przejrzyste i czytelne. Ta umowa pomiędzy tym, kto przygotowuje przekład i odbiorcą, jest jasna i rzetelna. Biblia Gdańska, oczywiście klasyk. W większości te, które się zachowały, ja tu wziąłem ze sobą, bo pomyślałem, że to ma też swoją rolę, jeśli mówiłem o kontekście eklezjalnym i pamiętaniu, wydanie z 1912, które gdzieś u mnie w domu się zachowało, czyli ten przekład, który towarzyszył przez długie wieki, który kształtował właśnie myślenie o Bogu, o wierze, powracaniu właśnie do tego, co centralne. Zaskakujące jest to, jak wielki wpływ Biblia Gdańska ma do dnia dzisiejszego na język właśnie biblijny w protestantyzmie. To głównie przez transfer Biblii Warszawskiej, tak zakładam. Ja nie do końca jestem przekonany do tych rewizji. Można się, które są podejmowane, jest jeszcze dzisiejsza i zapewne jeszcze kilka innych powstanie. W sytuacji, kiedy one są motywowane nieufnością, o której wspomniałem, to są wątpliwe. Kiedy traktujemy to jako pewną parafrazę, okej, to może być pomocnicza parafraza. Biblia Warszawska, 66, dlatego że Nowy Testament gdzieś w tych latach powstaje, 75, była ukończona. To przekład, który w dużej mierze ukształtował ostatnie dekady. Dekady mówienia, myślenia, cytowania, korzystania z pisma do takich lat 2000, bo tam widać, że był nowy zapał, musimy podjąć się nowych tłumaczeń. I od lat 2000 tam mamy przekład ekumeniczny, pojawia nam się potem przekład Zaręby i jeszcze szereg innych. Tam ożywia się zainteresowanie uaktualnieniem. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest to przekład, którego korzysta się w liturgii. To ma też to swoje znaczenie, że do pewnych tekstów powracamy regularnie. One stają się częścią nas. Ich brzmienie staje się bliskie. Problem z tym przekładem jest taki, że zawiera już wiele archaicznych słów i przestarzałych. Rzezańcy, czy jak to mówił jeden mój znajomy duchowny, dzieci mu zadały pytanie na lekcji religii, dlaczego dziadkowie nie mogą pójść do nieba? Mówi, dziwne pytanie, ale mówię mu, przecież jest napisane, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie. Mówi, dobra, okej, to znaczy, że mamy problem faktycznie, tak, i trzeba z tym pracować, bo wiadomo, że no, wspaniale byłoby, gdyby dobra rewizja powstała, ale to chyba jest późno na to, może taki projekt by się udał, ale to się okaże. I na ten przekład wyraźnie wpływ miała biblistyka niemiecka. To wynika też z tego, gdzie byli wykształceni tłumacze i z jakich narzędzi korzystali. To wspomniałem to o tym, że zawsze korzysta się też z jakiegoś dorobku, czy anglo, czy niemieckojęzycznego. Chyba że w kręgu katolickim to jeszcze będzie włoskojęzyczny, tak? Tam będzie korzystanie z filologii włoskiej i z jej osiągnięć. Idąc dalej, przekład współczesny. To jest właśnie, wyglądał tak, więc nie wiem, czy wiele osób pewnie go niekoniecznie go widziało. Wersja samych Ewangelii nieco inaczej. Ukończony został w latach 90. To jest jeden z nielicznych przekładów, które mamy po polsku, rzeczywiście przetłumaczony według zasad ekwiwalencji dynamicznej, której zręby powstawały w latach 60. A to tłumaczenie do dzisiaj jest dosyć ciekawym projektem. Nie jest łatwo dostępne. Niestety jest tu trochę błędów edytorskich. To troszkę je skazało może też na zapomnienie. I jest wersja audio, którą czyta Ksawery Jasiński.
Więc można gdzieś dotrzeć tego przekładu, sprawdzić. Jest bardzo ciekawą próbą przetłumaczenia według zasad ekwiwalencji dynamicznej. Idąc dalej, też z 75 roku, podobnie jak Biblia Warszawska, jest Biblia Poznańska i chodzi mi tu o czterotomowe wydanie, które zawiera bardzo, bardzo obszerne komentarze. Oczywiście jako protestanci musimy sobie oddzielić, nie w komentarzu do Ewangelii, ale w niektórych innych komentarzach jest trochę bardziej, więcej dogmatyki niż przypisów filologiczno-historycznych, ale jest to kopalnia wiedzy. I przynajmniej przez katolickich biblistów był uznany za jeden z najlepszych przekładów w 99 roku, chociaż też nierówny. Obecnie jest w czwartym wydaniu i ta Biblia Poznańska była wydana też w serii, zapomniałem teraz, wydawnictwa, gdzie mieliśmy Torę, Koran i Biblię. Tam właśnie było czterotomowe wydanie Biblii Poznańskiej. Krok dalej, Biblia ekumeniczna. Nowy Testament wyszedł w 2000 roku, to znaczy, że językowo jest już sprzed 23 lat, a całość w 2018. I jest to pierwszy ekumeniczny przekład z taką szerokością rozumienia ekumenizmu w języku polskim i jest też wydany z księgami deuterokanonicznymi. Księgami, które na przykład w tłumaczeniu Lutra były zamieszczone między Starym a Nowym Testamentem, jako nie uznawane za natchnione, ale za pożyteczne do czytania. I w dzisiejszej biblistyce mówi się, dobrze byłoby, żebyśmy też chociaż raz w życiu do nich sięgnęli, bo one trochę mówią, te właśnie księgi, o tym, jaki był nastrój, co się działo w czasach tuż przed czasami opisywanymi przez Nowy Testament. Pojawiają się tam pewne idee, które są w Nowym Testamencie podjęte albo z którymi podjęta jest polemika. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest używany w liturgii jako jeden z trzech przekładów i to, co jest tu istotne, był tworzony przez, znaczy księgi były tłumaczone przez pojedyncze osoby, później zespół redakcyjny nad nimi pracował. Jest to troszkę osobliwa metoda pracy, więc przekład ksiąg jest dosyć różnorodny. Dosyć różny w zależności od tłumacza. Ta specyfika się troszkę od siebie różni, ale jest to przekład w miarę poprawnie dokonany i współczesny. Dalej mamy Biblię Paulistów, czyli jest to tutaj Biblia edycji Pawła, więc mamy tam zawsze tego gołębia na okładce. Jest dosyć dużo wydań. To jest bardzo ciekawe tłumaczenie. Na przykład w prozie jest zastosowana jedna szpalta. Z reguły mamy dwie szpalty, tak więc tak dosyć wąsko jest i często te wersety są pozrywane. Natomiast tu jest zastosowana jedna szpalta. Jest dosyć przejrzysty i komunikatywny. Miejscami można zadać pytanie właśnie, czy nie wkrada się troszkę zbyt dużo interpretacji, ale jest on bardzo ciekawy. Zawiera obszerne komentarze dla czytelnika katolickiego. No więc sięgając po niego musimy sobie pewne rzeczy oczywiście odfiltrować. No i niektóre listy, to dotyczy zwłaszcza listów pasterskich, czyli Tymoteusza, Tytusa, gdzie tam tylko pojawia się biskup czy coś, to już możemy wiedzieć, że te komentarze możemy sobie raczej odpuścić, bo one będą bardzo, bardzo stronnicze. Zawiera ciekawy słownik, glosy i w miarę estetycznie wydane mapy. To niestety jest ciągle problem, że w wielu wydaniach Biblii na język polski brakuje map, słowników i dodatków. Jest ciągle niezbyt wiele przekładów, które to w sposób satysfakcjonujący oferują. Więc Biblia Paulistów z 2008 roku. Biblia pierwszego Kościoła. Ten przekład wydaje mi się mało znany. Wydany przez Vocatio. No, ta mniejsza wersja wygląda tak, była też wydana z tej prymasowskiej serii biblijnej w dużym formacie. Jest to przekład dokonany przez księdza Remigiusza Popowskiego, który jest też autorem słownika grecko-polskiego z Vocatio. I jest to tłumaczenie greckiego Starego Testamentu. Więc jest to coś, do czego na pewno warto zajrzeć, dlatego że większość, no może tu nie wchodząc w te kwestie, grecki Stary Testament był tą wersją, z której korzystał pierwotny Kościół. W pierwszych wiekach stopniowo, dopiero potem łacina zyskiwała swoje znaczenie, więc miał ogromny wpływ.
Nowy Testament w tej wersji, ale to jest bardzo stronnicze, bywa przez niektórych uznawany za jeden z lepszych. Wybór słownictwa, zwłaszcza w Starym Testamencie, często trąci myszką. Tam pojawią się takie słowa już nieco archaiczne, ale jest to jeden z nielicznych przekładów greckiego Starego Testamentu. To, co dzisiaj też w biblistyce na nowo doceniamy, to to, że judaizm czasów Jezusa w większości składał się z Żydów mieszkających w diasporze. W diasporze wschodniej babilońskiej i zachodniej to było głównie cesarstwo grecko-rzymskie. I przekład na Tory, a później także pozostałych części na Grekę, był spowodowany tym, że coraz mniej osób znało hebrajski. Tak więc bardzo wielu Żydów korzystało z greckiego Starego Testamentu. Dopiero po zburzeniu świątyni jerozolimskiej, kiedy z judaizmu biblijnego, dosyć szerokiego w nurty, tworzy się stopniowo judaizm rabiniczny, dopiero wtedy dookreślono, że tylko i wyłącznie hebrajska wersja jest natchniona i tylko z niej wolno korzystać. Dlatego, że chrześcijanie korzystali z greckiej, wykazując, że Jezus jest Chrystusem, to było, zaczynało być coraz bardziej problematyczne. Ale to jest dosyć ciekawy przykład, bo tego przełożenia Septuaginty, a to się rzadko zdarzało, żebyśmy mieli. I teraz jeszcze dwa przekłady, czyli przekłady dokonane przez Ligę Biblijną. Nowe Przymierze, przekład literacki. Ten przekład we wstępie jest nazwany eksperymentem. To jest dosyć osobliwe. Wprowadza nieco chaosu, bo paraklet, czyli to tłumaczenie ducha, które dzisiaj mówimy, że powinno być bardziej rozumiane w sensie obrońcy w takim kontekście sądowym, jest tłumaczone jako opiekun. Piekło jako miejsce kary bądź gęste mroki. Diakon jako opiekun lub przedstawiciel, biskup przełożony starszy. Zakłada też regularną aktualizację. Już mieliśmy cztery, wydaje mi się, że czwarte wydanie jest obecnie w tym krótkim okresie. Wstępy i datacja do ksiąg są nieco osobliwe. Tak jakby zakładano, że w latach 60. wydarzyło się coś tak zaskakującego, że znacząca liczba ksiąg dokładnie wtedy została spisana. Więc to troszkę dziwi. I teraz tak, jest ciekawy i oryginalny, ale nieco nierówny, bo dla mnie troszkę z niezrozumiałego powodu Liga Biblijna zdecydowała się zrobić sama dla siebie konkurencję. Stworzyć równolegle przekład literacki i dosłowny i widać w kolejnych wydaniach, że zauważono, że one się za mało od siebie różnią, więc jeszcze należy je bardziej zróżnicować. Tworzy to pewien chaos, bo z jednej strony przy przekładzie literackim już trzeba było go odróżnić od pozostałych tłumaczeń, do tego jeszcze sam dla siebie zrobić konkurencję. Nie do końca jest to dla mnie czytelne. To czasami prowadzi do takich sztucznych zabiegów. W Ewangelii Mateusza, 8 rozdziale, 6 wersecie mamy prośbę setnika z Kafarnaum o uzdrowienie sługi. W przekładzie literackim nagle pojawia nam się chłopiec. I to jest wysoce wątpliwe. W przekładzie dosłownym jest sługa. No i zastanawiam w sumie, po co dwa przekłady, w których nie jest to do końca jasne, czym one się różnią, bo dosłowny też nie jest, ze wstępu się dowiadujemy, też nie jest do końca jakimś rodzajem literalnego przekładu. Jest, jeśli chodzi o język, jest poprawny, dąży do zrozumiałości. To jest jasne w nim. Moim osobistym zdaniem Stary Testament jest bardziej udany niż Nowy w tym przekładzie. Nowy Testament jest raczej pewną mieszanką. Mamy słowa współczesne, obok nich archaiczne i czasami dążenie do udziwnienia pewnych elementów. No i ostatni element, w przeciwieństwie do Biblii Warszawskiej, tutaj bardzo wyraźny jest wpływ anglojęzycznej biblistyki. Są takie serie dla tłumaczy anglojęzyczne, gdzie widać, że często autor idzie dokładnie za ich sugestią. I czasami jest synkretyzm. Z jednej strony mamy bardzo trafne spostrzeżenia dotyczące biblistyki, tego jak współcześnie patrzy się na przekaz, transmisję tekstu biblijnego. Z drugiej strony pojawiają się przedziwne pomysły, które są połączone razem z tym. Na mnie to sprawia troszkę wrażenie, czy rodzi pewien chaos i rodzi pewną ambiwalencję. No i równolegle do tego literackiego mamy dosłowny.
Liczba wersji może być kłopotliwa, więc trzeba się rozeznać, bo mamy chyba czwartą wersję literackiego. Dosłowna nie jestem pewien, czy jest w drugim. Elektroniczne są osobno numerowane, więc to wydaje się dosyć kłopotliwe. Zwłaszcza w tym elemencie, przy którym mówiłem, że przekład powinien też dawać nam możliwość oswojenia się z nim, nauczenia, żeby stawał się częścią nas. Tu troszkę dziwne jest to podejście, bo przy poprzednio omawianych przekładach wiemy, że jest jakiś decydujący moment, kiedy przekład jest gotowy. Może wyjść jakaś rewizja, jakieś dostosowanie, natomiast tu mamy cały czas ewolucję, eksperyment, więc to jest dosyć kłopotliwe. Ciekawą rzeczą w przekładzie dosłownym są komentarze. Napotkamy tam na przytoczenie ważnych słów, etymologię imion, podaną też w języku hebrajskim z wokalizacją, czyli samogłoskami, bo one są... Dobra, nie wchodząc w to, w każdym razie po hebrajsku. Pytanie, które by się tu nasuwało, to czy nie lepiej byłoby wydać zamiast dosłownego przekładu obszerny komentarz do literackiego tłumaczenia, niż robić sobie konkurencję. Ale to jest jakby z mojej perspektywy. I sięgając po niego, trzeba też zwracać uwagę, że mamy dużo ciekawych uwag językowych, które pomagają właśnie zrozumieć różne elementy. Niektóre z nich wydają się zbędne, bo niekoniecznie wszystkich 900 idiomów jest nam potrzebnych, żeby cokolwiek zrozumieć. No i są fragmenty, które są wyraźny wpływ dogmatyki tam, czy podejścia autorów, jeśli chodzi o, zakładam, czytając tego, nurt baptystyczny. Więc podobnie jak w przekładach katolickich trzeba też sobie nieco odsiać, tak i tutaj zwrócić uwagę, gdzie to jest komentarz językowy, a gdzie autor przedstawia nam bardzo konkretną interpretację. Natomiast jest to jedyny przekład, który daje nam tak dużo komentarzy językowych czy filologicznych. Jest ich tam rzeczywiście dużo. Ale jest ta kwestia, o której wspomniałem, że to jest tworzenie konkurencji dla siebie i to jest nieco dziwny pomysł z mojej perspektywy, bo potem porównując te przekłady, tłumacząc jakieś fragmenty, też patrzę, jak to było przetłumaczone. To nieco dziwne to jest. Bo żeby je odróżnić od siebie, trzeba już potem uciekać się do dziwnych zabiegów. Co warto mieć na półce? Bo to jest tutaj ta kwestia. Te rzeczy, które wymieniłem wcześniej, te przekłady, ja uznaję za poprawnie dokonane. Tam może odgrywać pewną rolę też nasza subiektywna ocena. Tego, tak, który przekład, kiedy go czytamy, do nas przemawia językowo, natomiast one są poprawne i warto mieć jeden przekład podstawowy. Po prostu gdzieś musimy się określić, który przekład będzie tym naszym podstawowym, do którego sięgamy najczęściej, z którego będziemy uczyć się też na pamięć pewnych rzeczy. Bo to jest jedna z tych bardzo ważnych praktyk chrześcijańskich, żeby słowo było coraz bardziej i bardziej uwewnętrzniane, żeby towarzyszyło nam nieustannie. I to wymaga też trzymania się jakiejś wersji, bo w szkole biblijnej jest tak, że na egzamin trzeba opanowywać wersety, więc jak też potem trafia mi się kilka osób z zupełnie różnymi przekładami, to potem się troszkę główkuję, muszę mieć całą paletę, żeby zerknąć, czy to dokładnie jest ten werset podany. Więc ten przekład, który będzie podstawowym, zresztą samo też komunikowanie czy współpraca z innymi, przekazywanie treści biblijnych też wymaga jakiejś klarowności. Dobrze jest mieć jako drugi taki przekład, który wyraźnie się różni od tego podstawowego. To może być przekład konfesyjny, może się różnić stylem, specyfiką, żebyśmy mogli zobaczyć pewien kontrast w danym fragmencie. Warto na półce mieć także parafrazę, na przykład jak Nowy Testament, Słowo Życia, Nowy Testament. To nie jest przekład, to jest w zasadzie parafraza inspirowana przekładem angielskim, ale czasami może nam odkryć coś zupełnie nowego. Dla porównania też to warto mieć, albo jeśli ktoś lubi, to właśnie jakiś ze starych przekładów. Bo paradoksalnie nieraz to oddalenie historyczne i różnica językowa może nam coś nowego odkryć. Jest bardzo ciekawe, jak się wtedy po Gdańską sięga dla takiego właśnie kontrastu. No i ostatnie,
jakieś słowniki, leksykony, jest ich dosyć dużo w języku polskim, które mogą nam, jeśli chodzi o tło historyczne, jakieś dane filologiczne, mogą nam odsłonić. W internecie mamy też bardzo dużo zasobów, więc taki podstawowy zestaw warto sobie złożyć i to pozwala nam też na zbadanie, jeśli mamy jakieś trudniejsze fragmenty, na zerknięcie, zauważenie tego, jak można je przełożyć, jaka tam jest paleta znaczeniowa, jakie spektrum tam jest do zawarcia. Tak? Ale to już powiedzmy, to jest coś, co też w szkole biblijnej zawsze radzę, żeby po to sięgnąć. Od czasu do czasu warto też odświeżyć swoje czytanie, sięgnąć po jakiś zupełnie nieznany przekład, bo z biegiem czasu zawsze jakiś przekład też nam troszkę już przestaje do nas przemawiać. Więc po coś sięgnąć, żeby odświeżyć, ale któryś musi być podstawowym punktem odniesienia. Gdzie można szukać informacji? Jest bardzo ciekawa strona Biblie Polskie, gdzie mamy masę informacji na temat polskich przekładów i też takie próbki tłumaczeń. I są też dwie pozycje dostępne w internecie. Marcina Majewskiego, który jest biblistą Starego Testamentu, Jak przekłady zmieniają sens Biblii, z 2019 roku. To jest ta książka chyba około 150-180 stron. Tam są też podane poszczególne wyrażenia, na przykład starotestamentowe, gdzie łatwo tłumacze mogą się w nich pomylić, na czym polega idea samego tłumaczenia i pewna wstępna ocena tłumaczeń. I artykuł Andrzeja Zaborskiego, Najnowsze przekłady Biblii, a teoria przekładu, z 2014 roku, to można też znaleźć. I ostatnie, jak ktoś chce znaleźć szczegółowe informacje na temat poszczególnych tych najbardziej znanych tłumaczeń, to w projekcie, który jeszcze jest, tak, on jeszcze ciągle trwa, projekcie prowadzonym na Uniwersytecie Wrocławskim, Biblia Polonorum, Biblia Polaków, tam właśnie będą opisywane najistotniejsze polskie przekłady w taki szczegółowy sposób z historią. Natomiast te pierwsze, ta druga i trzecia, ten drugi i trzeci artykuł i książka, one dają nam dosyć dużo wglądu w to właśnie, jak to jest z tłumaczeniami, jaką specyfikę mają te tłumaczenia i po co sięgać warto.